Witam serdecznie wszystkich uczestników webinaru Skyward Community w dniu 14 października 2021 roku. Temat naszego webinaru dzisiejszego to jest technologia, twoja droga do budowy udanego biznesu oraz informacje o nowościach i promocjach. Witam wszystkich serdecznie jeszcze raz, Janusz Tomczak z grupy superteam.pl, ambasador SWC w Polsce. Zacznę od tego, że przedstawię Państwu nasz plan, więc pierwsze to będzie to powitanie, następnie zrobię prezentację własnej osoby, włączę krótki film o Skyward Community, taki wprowadzający nas. Później przejdziemy do prezentacji głównej. Natomiast po prezentacji głównej serdecznie zapraszam na film o inwestowaniu, bo spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim po to, żeby wesprzeć technologię transportu strunowego, o którym jest dzisiejszy temat. Następnie przejdziemy do obowiązujących promocji, jakie nam w tej chwili firma udostępnia i później zakończymy ten zapis i przejdziemy do wiadomości i takich informacji bieżących. Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania, proszę sobie przygotować na kartce, bo w końcowej części będzie możliwość zadawania i ja w miarę swojej możliwości i wiedzy postaram się na nie odpowiedzieć. Zaczynamy. Jeszcze raz, ja nazywam się Janusz Tomczak. Drodzy Państwo, od roku 1990 prowadzę własną działalność gospodarczą. Następnie skończyłem studia z zarządzania i marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od 2016 roku, czyli praktycznie od początku firmy, jestem inwestorem w Skyward Community. Natomiast w roku 2018, przełom 2019, miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu ambasadorów Skyward Community, które zakończyło się, proszę Państwa, 10 maja 2019 roku w Dubaju. Tam uzyskaliśmy dyplom i status ambasadora Skyward Community. Z Polski wzięło udział w tym treningu 8 osób, natomiast trening zaczęło 108, ukończyło 104 z 18 krajów. Główny cel szkolenia to przede wszystkim integracja, podniesienie umiejętności sprzedaży, jak również budowanie struktur i pozyskiwanie partnerów biznesowych i strategicznych. Wszystko to się odbyło, drodzy Państwo, pod kierunkiem i dowództwem pana Jurija Galaty, to jest ten pan tu podkreślony. Jest on międzynarodowym coachem, trenerem biznesu. Między innymi ostatnio szkolił grupy AstraZeneca, to jest ta firma, która też robi szczepionki na COVID-19. Natomiast prezentacji i wręczenia dyplomów dokonał nasz główny dyrektor, pan Jewgenij Kudraszow. Ja zaraz go tutaj podkreślę. To jest ten pan tutaj. Ze strony Polski udział wzięli nasza dyrektor regionalna, pani Natalia Fujtak, Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow i Krzysztof Dawidiuk, którego serdecznie witam na webinarze. Drodzy Państwo, nasza firma ma siedzibę swoją główną w Białorusi. W Mińsku jest nasza siedziba firmy, jedna i druga. Natomiast na najważniejszym takim obiektem, w którym testowana jest nasza technologia, to jest Marina Horka. Jest to miejsce poligon, w którym testowana jest i certyfikowana nasza technologia. I tam odbywały się cyklicznie do roku 2019 tak zwane ekofestiwale. Ekofestiwale jest to prezentacja firmy, jej osiągnięcia, jakie żeśmy uzyskali w danym roku. I ja miałem okazję być tam trzykrotnie w roku 2017, 2018 i roku 2019. W roku 2020 odbyła się również odbył ekofestiwal, ale on się odbywał na zasadzie online. Miał też bardzo dużo, proszę Państwa, oglądalności uczestników, bo było to ponad 5000 osób. Z tego co mam informację, w tym roku będzie to podzielone na dwie części. Będzie część taka, która będzie na terenie
Marina Chorki, tam kilkadziesiąt, maksymalnie kilkaset osób fizycznie, później będzie część taka online, natomiast też będzie część przekazu z naszej drugiej bazy, która znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Emiracie Szardża, i tam mamy również swoją bazę w Centrum Innowacyjnym w Szardży. O tym za chwilę. Natomiast ekofestiwale robi firma główna pana Junickiego, natomiast nasza organizuje konferencje. Ja miałem okazję być dwukrotnie na tej konferencji w roku 2018 i 2019. Widzicie mnie tutaj na dwóch zdjęciach z panem Junickim w 2018 i w roku 2019 była nas wąska grupa, zaledwie 5 osób. Niemniej reprezentowaliśmy z dużymi honorami i naprawdę z wielkim zaangażowaniem Polskę i wszystkich naszych inwestorów. Na terenie Marina Chorki, miejsca, w którym testowana jest nasza technologia, jest też wybudowany, proszę Państwa, stacja dokująca do naszych pojazdów, które są tam testowane. I ten budynek jest podzielony na takie etapy, bo mamy parter, pierwsze piętro i poddasze. Na pierwszym piętrze i poddaszu są miejsca, w którym dokowana jest nasze pojazdy, które są sprawdzane. Na tym górnym pokładzie, natomiast na dolnym jest stworzone Muzeum Pracy i Powstania Technologii Transportu Strunowego. Między innymi taką atrakcją główną w roku 2017 było to, że to muzeum zostało otworzone i tam wszyscy inwestorzy, którzy zainwestowali do 16 kwietnia 2017 roku około $1000, mają z imienia i nazwiska swoje miejsce na suficie, gdzie tworzy się tak zwana konstelacja gwiazd. Natomiast osoby, które zainwestowały powyżej 3 i 5 tysięcy dolarów, są z imienia i nazwiska, mają swoje krzewy owocowe i drzewka. Natomiast najbardziej zasłużeni ci, którzy zaufali, którzy wspomogli technologię pana Anatolija Junickiego, są w Alei Zasłużonych. To są osoby, które zainwestowały powyżej $1 miliona. I te osoby, drodzy Państwo, mają w podzięce z własnych środków pana Junickiego, to są z jego prywatnych pieniędzy, zrobione postacie w skali 1:1 z brązu. I to wszystko finansuje pan Junicki w podzięce za to, że wsparli jego technologię. Tyle wstępu, tyle prezentacji mojej osoby i po części naszej firmy. Chcę teraz Państwa zaprosić na krótki film, który będzie wprowadzeniem i pokaże, czym my się zajmujemy i jaki jest kierunek naszych prac w nadchodzących latach i przyszłości. The world will double by 2050. Twice as many traffic jams, twice as much air emissions, half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet, until Skyway offered its project. An innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience digital platform, and American Haas equipment.
that is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco-Techno-Park Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Okay. Film był wstępem, drodzy Państwo, o tym, o czym będziemy mówić, bo jak to mówią fachowcy, jeden obraz to 1000 słów. Przejdziemy teraz do prezentacji głównej, troszeczkę historii wstępu i lecimy dalej z naszym materiałem. Drodzy Państwo, rok 1914, nasz wiek 20. Mamy tutaj, proszę Państwa, sytuację taką, że na terenie carskiej Rosji, jeszcze ówczesnej, w fabryce słodyczy Enimen, dla uzmaicenia sprzedaży wprowadzono takie karteczki, kolorowe rysunki z narysowanym przyszłością transportu za 200 lat. Widzimy tutaj jakiś tam latający tramwaj, jakiś tam batyskaw. Taką wizję miał artysta blisko 150 lat temu. Natomiast on sobie tak wyobrażał transport za 200 lat. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to tutaj, drodzy Państwo, ta eskapada narysowana. Bo już wtedy artysta przewidział, że w przyszłości transport będzie odbywał się na drugim poziomie. Na dole widzimy ogromny ruch, chaos, przerażonych ludzi uciekających przed ogromnym ruchem samochodowym, tramwajowym. I tak to wyobrażał sobie nasz artysta 200 lat temu, a to mamy dzisiejszą rzeczywistość. Widzimy, że za dużo nie odbiegło od jego wyobrażeń. Natomiast w tym wszystkim pomylił się o blisko 100 lat. Dwie wojny światowe bardzo przyspieszył też nasz system taki technologiczny, cywilizacja nabrała rozpędu, proszę Państwa, i mamy dzisiaj sytuację taką jak na tych skrajnych tutaj może zdjęciach dla niektórych, widzimy tutaj drogi na dalekim Bliskim Wschodzie, natomiast tutaj mamy przykład drogi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, tysiące samochodów czeka w kolejce na odprawę graniczną. Podobna sytuacja dzieje się na traktach morskich, rzecznych. Tutaj też jest ogromny ruch przewozowy, zarówno w załadunek, wyładunek, jak również przewóz osób. Widzimy tutaj tysiące kontenerów, natomiast w dalszej perspektywie widzimy setki statków do załadunku i rozładunku. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. I to, co człowiek wybudował, natura próbuje w jakiś sposób odzyskać. Skrajne przykłady, znowu widzimy tutaj wybudowane drogi na Bliskim Wschodzie. Miałem okazję po nich jeździć w Dubaju, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Niemniej tam problemem są burze piaskowe, które
w bardzo dużym stopniu utrudniają eksploatację tych dróg. Na północy kraju mamy znowu inne zagrożenie, ponieważ tam jest mnóstwo opadów śniegu, zmarzlina wieczna, tam wybudowane trakcje kolejowe, drogi często ulegają zasypaniu, zamrożeniu i powodują utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Natomiast w naszej strefie klimatycznej jest sytuacja o tyle dziwna, której jeszcze tam 20-30 lat temu nie było. Żyję już parę lat na tym świecie, więc widzę, co się dzieje. My mamy tutaj sytuację taką, że często występują w tej chwili takie nawalne deszcze, jakieś lokalne podtopienia, tworzą się wtedy wichury. Wiecie Państwo z wiadomości, że co roku pokazują, że przechodzi jakaś trąba powietrzna i praktycznie wioska zniknęła z powierzchni ziemi. To wszystko powoduje to, że przed dzisiejszymi inżynierami, politykami i w ogóle przed całym społeczeństwem stoi takie dwa pierwsze problemy, czyli przeciążenie tras transportowych, gdzie widzicie ten ogromny ruch, natężenie i brak ich zabezpieczeń, no bo z naturą walczymy jak potrafimy. Kolejnym przykładem, który jest bardzo istotny, to jest nasza ochrona środowiska, zanieczyszczenie. Żyjemy w świecie industrialnym, gdzie mamy mnóstwo zapotrzebowania na energię. Energia jest głównie wytwarzana, drodzy Państwo, z kopalin i takich naturalnych wszystkich tych substancji i przez te nasze wydobycia, przez te nasze eksploatacje stwarzamy po prostu tutaj duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Czyli kolejny problem, zanieczyszczenie środowiska, która jest bolączką dla naszych inżynierów, polityków i ludźmi, którzy się tym zajmują. Co chwilę są jakieś konferencje na temat ochrony środowiska i protesty ekologów. Natomiast widzicie Państwo, że i sami doskonale wiecie, że zapotrzebowanie na energię jest naprawdę niesamowite w tej chwili. Czerpiemy ją głównie z tych paliw naturalnych, kopalin, czyli z węgla, gazu, ropy naftowej, energii jądrowej, zaledwie 8% z wodoru i tylko 2-3% z odnawialnych źródeł energii, którymi wykorzystujemy w ten sposób, że mamy te panele fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, energię wodną, ale to, drodzy Państwo, według mnie to jest tylko uzupełnienie tego ogromnego zapotrzebowania na energię. Kilka razy, jak już mieliście Państwo mnie możliwość posłuchania, ja się skupiam na tym zdjęciu, bo ono oddaje to, co nas czeka, drodzy Państwo, ale jednocześnie też stwarza, pokazuje to, jakie to jest zagrożenie, nawet te panele fotowoltaiczne. Tu mamy tereny, które mogły służyć jako tereny rekreacyjne, ewentualnie rolnicze, a są zabudowane panelami fotowoltaicznymi i to jest naprawdę taki przykry widok, od którego nie uciekniemy, bo zapotrzebowanie na energię jest bardzo duże. Ja jestem zwolennikiem energii, osobiście energii jądrowej. Uważam, że to jest najtańsza, najbezpieczniejsza i najbardziej wydajna energia. Więc czekam, aż w naszym kochanym, pięknym kraju powstaną elektrownie jądrowe, jak grzyby po deszczu. Będziemy mogli zabezpieczyć się w ten podstawowy surowiec, którym jest energia. Czyli kolejny problem do rozwiązania, wysokie zużycie energii. Mamy kilka rodzajów transportu, bo o transporcie tutaj dzisiaj będziemy mówili, czyli mamy transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, ale mamy również takie transporty, takie, które są wykorzystywane lokalnie, czyli gdzieś tam przeprawa przez góry, przez rzeki, dostarczająca na przykład narciarzy na stoki. One wszystkie się charakteryzują tym, że nie mają własnego źródła zasilania, tylko korzystają z zasilania zewnętrznego. Były próby już i są próby wyniesienia transportu na drugi poziom. Jest to zdjęcie zrobione z takiego tramwaju napowietrznego, który został wybudowany w latach 20. ubiegłego wieku w Niemczech. Jak mamy również taką wersję współczesną, widzicie tutaj Państwo też tramwaj napowietrzny, drugi transport, drugi poziom zrobiony przez chińskich partnerów. One się tym charakteryzują, że to są potężne konstrukcje stalowe, betonowe i po prostu ze względu na koszty utrzymania i eksploatacji budowy nie zostały zaimplementowane do transportu takiego powszechnego.
Kolejny przykład, mamy kolej magnetyczną, widzicie ogromne konstrukcje i wybudowany wiadukt, który służy do kolei żelaznej. To wszystko powoduje to, że te nasze transporty, które tutaj widzicie Państwo na tych zdjęciach, pokazują, jak duże zaangażowanie jest tu pracy ludzkiej, sił, materiałów i myśli. Kolejny przykład, kolej magnetyczna i jednego tego człowieczka, którego tutaj widzicie malutkiego i te konstrukcje potężne. Te transporty oczywiście są, nad nimi pracują naukowcy, fachowcy, inżynierowie, ale nie zyskują powszechnej implementacji w świecie transportowym. Niemniej my spotkaliśmy się tutaj po to, bo jest rozwiązanie na te problemy, które wcześniej żeście Państwo widzieli i kilka osób miało niewątpliwy wpływ na to, że ten transport i ta technologia transportu strunowego powstała. Tych kilku szacownych dżentelmenów to pan Aleksander Ford, Gustav Eiffel, Konstantin Ciołkowski i twórca naszej technologii Anatoli Junicki. To są wizjonerzy i twórcy technologii XX-XXI wieku. Kilka krótkich słów o tych szacownych dżentelmenach. Aleksander Ford, znany głównie z fabryki i budowy samochodów Ford i osoba, która wymyśliła pierwszą taśmę produkcyjną, przez co te samochody były produkowane szybciej i taniej. Ale Konstantin Ciołkowski to jest twórca kosmizmu radzieckiego. Z jego pracy i myśli mocno czerpał pan Junicki, bo pan Junicki studiował właśnie budowę rakiet i pracował na Bajkonurze w ZSRR. Bajkonur to jest takie miejsce, odpowiednik amerykańskiego NASA. Gustav Eiffel, osoba bardzo znana w Europie i na świecie, przede wszystkim przez to, że wybudował wieżę Eiffla na ówczesne Expo w roku 1900, ale również był konstruktorem i budowy mostów i traktów z żelaza i żeliwa. I nasz twórca naszej technologii, Anatoli Junicki, który wielkimi garściami i oczywiście i z doświadczenia swoich poprzedników czerpał i wymyślił technologię transportu strunowego. I cóż to takiego pan Junicki ciekawego powiedział? Otóż to są jego znamienne słowa, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Ja miałem okazję kilka razy słuchać pana Junickiego na żywo i podkreśla zawsze, że nasza technologia, tak jak to zdanie tutaj wyżej, które państwo słyszeliście, jest przede wszystkim ogromnym zagrożeniem dla ówczesnego transportu i proszę, żebyście się nie dziwili, że źle się o nas mówi, że nas hejtują, ponieważ jesteśmy ogromnym zagrożeniem dla obecnego przemysłu transportowo-samochodowego. Pan Junicki to jest osoba, która zajmuje się naszą technologią od blisko 40 lat. Jest przede wszystkim inżynierem, jak on podkreśla, jest również naukowcem, miał również granty z USA, granty z ONZ-u, przepraszam Państwa najmocniej, które były dla niego przedstawione w oparciu o budowę miast linearnych. Tu mamy już zdjęcia z rzeczywistości. To jest dzień dzisiejszy. Widzicie Państwo poligon Marina Horke i dwa nasze pojazdy Unibike U4621 na takiej konstrukcji uginającej się i Unicar U4-460T3 na tak zwanej eskapadzie. To jest stan obecny i to, co widział artysta 200 lat temu, to się przyspieszyło o blisko 100 lat. Nasza technologia oparta jest przede wszystkim na strunie. Tu mamy jej przekrój i zaraz wyjaśnię Państwu, na czym to wszystko polega. Przede wszystkim mamy taką nasadkę stalową. Po niej się toczą koła tych naszych pojazdów, te stalowe. Wszystko to jest zamknięte w korpusie stalowym. Wewnątrz mamy struny tutaj, naprężone, napięte, zespawane i wszystko otulone jest w takim specjalnym betonie, który ma takie właściwości, że on pracuje w temperaturze od plus 100 do minus 100 stopnia Celsjusza. A zadaniem tego betonu to przede wszystkim ochrona tych strun, konserwacja i pochłanianie hałasu. Ja miałem okazję dwukrotnie jeździć
w roku 2018 i 2019 po tych naszych strunach dwoma rodzajami pojazdów. I muszę Państwu powiedzieć, że taką najbardziej charakterystyczną cechą jazdy tych pojazdów po tej strunie jest to, że tu zaraz zrobię wymazanie. Okay. Że tutaj jak mamy ten element łączący, widzicie tutaj Państwo, o tutaj, nie ma tak zwanej deletacji. To jest monolit i to powoduje to, że nie ma tego charakterystycznego takiego stukotu, jak mamy w zwykłych tramwajach czy pociągach. Mamy tutaj przykład wykorzystania budowy, widzicie Państwo, mostu strunowego, który jest tutaj, i też konstrukcji strunowej, która przewozi pasażerów unibusem U4-210. Zobaczcie, to jest też konstrukcja strunowa, ale mamy tutaj wykorzystane tysiące ton stali, betonu, asfaltu, natomiast nasza konstrukcja jest lekka, może przewozić nawet w takich szczytowych, w szczytowym zapotrzebowaniu na transport do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Jeszcze jest to praktycznie nie do osiągnięcia dla współczesnego transportu. Nasz transport oparty jest na strunie i na słupach. Widzicie Państwo, że nasze słupy są zakotwione w gruncie. Dla nas nie ma problemu, jeżeli chodzi o topografię terenu, czy to będzie teren płaski, pagórkowaty, woda, jakieś tam pokrywy lodowe, góry, etc. Dlatego, że to jest wszystko zbudowane na słupach. One są sprężone ze sobą, drodzy Państwo, tą struną. Natomiast na cała konstrukcja sprężana jest nawet do 5 km. Dotyczy to zarówno prowadzenia transportu osobowego i widzimy tutaj na przykład istniejącą jakąś drogę lokalną albo jakąś drogę powiedzmy międzymiastową, widzimy tutaj ruch samochodowy, ciężarowy, natomiast my na drugim poziomie spokojnie możemy przemieszczać tutaj pasażerów, mówię, nawet w ilości do 50 tysięcy na godzinę. Oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze, żebyśmy się dobrze rozumieli. Natomiast ta sama sytuacja dotyczy transportu towarowego. I tu jest taka ciekawostka dla Państwa. W początkowej fazie, jak my żeśmy zajmowali się promowaniem transportu strunowego, nie było tych pojazdów. To zostało wykonane na wyraźne życzenie i prośbę naszych partnerów z Bliskiego Wschodu i w zaledwie półtora roku pan Junicki ze swoją grupą inżynierów opracował projekt, który w tej chwili już jest testowany do przewozu transportu tego kontenerowego. Fantastyczna sprawa i tutaj będziemy mieć naprawdę ogromne zapotrzebowanie na ten transport. Mamy tutaj zdjęcia następne z wystawy InnoTrans w Berlinie. To są takie targi branżowe dla transportu, kolejnictwa, budownictwa, w którym była przedstawiana, widzicie Państwo, budowa naszych strun w zależności od zapotrzebowania. Widzimy tutaj taką bardziej płaską powierzchnię, tutaj taką stożkową, natomiast wszystko widzicie, struna, beton i nasadka stalowa. Trzy rodzaje transportu, czyli mamy półsztywny, sztywny, kratownica, po której może poruszać się transport zarówno na górnym i dolnym poziomie i uginający się. One wszystkie ze sobą są kompatybilne. Zdjęcia z realu. Znowu widzicie, na konstrukcji półsztywnej, uginającej się, wróć tutaj, jedzie pojazd Unibus U4-210. Ja miałem mimo okazję jechać po tej konstrukcji w roku 2018. Ogromną zaletą naszego transportu jest również to, że jest kompatybilny i można go implementować zarówno do nowych budownictw, jak również, drodzy Państwo, do nowo powstających, ale też istniejących. I tutaj jest przykład na przykład wykorzystania jakiejś tutaj galerii handlowej, wyobraźcie sobie to, drodzy Państwo, gdzie bez przebudowy możemy przeprowadzić nasz transport wewnątrz i tam dostarczać naszych pasażerów. Czyli mamy pierwsze cztery problemy, które są w tej chwili do rozwiązania przez inżynierów, polityków, konstruktorów, czyli mamy przeciążenie tras transportowych, brak ich zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii. I w tych wszystkich czterech aspektach
mieści się nasz transport strunowy. Ówcześni konstruktorzy samochodów, ci pierwsi, szacowni inżynierowie, panowie, stworzyli auta, więc ich główną zaletą było to, że one w ogóle powstały. Nikt nie myślał wtedy o oszczędności paliwa, o jakichś tam oporach powietrza, etc., ponieważ to nie było zakresem ich prac. Ich prac oni stworzyli, natomiast my doszliśmy do dnia dzisiejszego i widzicie tutaj dwa rodzaje aut. Auta takie powszechnego użytku i auta sportowe. Na czym polega tutaj to zdjęcie i co ono przedstawia? Otóż ono pokazuje, jak to auto jedzie z odpowiednią prędkością, to rośnie opór, a opór sprawia to, że jest zużycie paliwa. W pierwszym przypadku mamy auta użytkowe, gdzie w tej chwili to jest współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,4. Natomiast auta te typu bolid 0,2. To jest to, co się udało uzyskać inżynierom. Tu ma zupełnie inne zastosowanie ten opór powietrza i takie samo jak w dolnym przypadku, ponieważ jeżdżą po gruncie. Natomiast zobaczcie Państwo, co się dzieje w przypadku, kiedy mamy pominięty opór gruntu. I zobaczcie sobie na tym przykładzie. Nasze cudo techniczne, ja miałem okazję w tym siedzieć, to jest, proszę Państwa, tak jak Maserati. No, trudno mi to nawet opisać słowami, bo to jest coś genialnego. High speed Unibuzu 4365, jego współczynnik oporu powietrza jest w tej chwili na poziomie CX 0,065. To jest po prostu awykonalne dla dzisiejszych aut i producentów, którzy po prostu robią auta, które się poruszają po gruncie. Bo po prostu tego współczynnika oporu powietrza nie przeskoczy. Ma to niewątpliwy wpływ też również na zużycie paliwa. I weźmy sobie teraz, drodzy Państwo, naszego Unibusa U4-210, który przy 14 pasażerach, 100 km na godzinę zużywa zaledwie 3 litry paliwa na 100 km. To jest dosłownie szklanka, zobaczcie, na jedną osobę. Więc główną zaletą naszego transportu to jest to, że on jest przede wszystkim szybki, bezpieczny i tani w eksploatacji. Tu mamy przykład Unibusa, to jest Unibusa U4365. To jest pojazd, który jest w tej chwili porównywalny do transportu lotniczego, bo on będzie jeździł z prędkością około 500 km na godzinę. I zobaczcie, przy 100 km, 6 pasażerów, 0,93. I zdjęcie z realu Unibajgu 4621. To jest pojazd, który waży około 800 kg. Zobaczcie go Państwo na dwóch takich strunach cieniutkich, tak? Plus jeszcze tam dochodzi 6 osób pasażerów, czyli mamy kolejne tam 500-600 kg i to wszystko na takich tylko dwóch cieniutkich strunach się porusza. Z prędkością nawet do 120 km w terenie zabudowanym. Gratuluję naszej konkurencji, aby miała taki efekt. Możecie się zastanawiać, drodzy Państwo, jak to będzie z bezpieczeństwem. Otóż już informuję, koła silnikowe są jednocześnie kołami hamującymi, elementem hamującym. Mamy również jeszcze system kolejowy, antywykolejeniowy, które wszystko to zapatentowane, certyfikowane. Możecie być jesteśmy tutaj bezpieczni i zabezpieczeni. Dzisiejszy transport drogowy czy kolejowy charakteryzuje się tym, że przybywa co roku samochodów, ale te drogi są budowane w takim tempie, a nie innym. Powoduje to również ogromny wzrost kosztów, nakładów finansowych, pracy ludzkiej i po prostu nie da się 100 km drogi wybudować, proszę Państwa, w jeden miesiąc czy dwa. Jest to inwestycje, które trwają latami. Te osoby, które jeżdżą samochodami, wiedzą doskonale, jak Polska jest rozkopana, ponieważ no, budowana jest ta infrastruktura w tej chwili. Cieszymy się bardzo, ale koszty jej są naprawdę przeogromne. I chciałem tutaj pokazać kilka takich aspektów, które są niezwykle ważne dla naszych przyszłych inwestorów. Mianowicie zwrócić uwagę na to, jak kształtuje się koszt budowy 1 km naszych dróg strunowych w stosunku do konkurencji. Widzicie Skyway tutaj na tym zielonym kolorze. Przejdziemy
bo dla mnie najważniejsze jako dla przedsiębiorcy jest koszt kapitału. Otóż jeden kilometr wybudowanej drogi, w zależności od zastosowanej technologii, czy to będzie uginająca, kratownica, czy półsztywna, kształtuje się od 3 do 10 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast weźmy taki skrajny przykład, na przykład metra, to tutaj koszt tego jest nawet na poziomie od 100 do 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. Więc widzicie Państwo, to jest po prostu przepaść między jednym a drugim. Natomiast jeszcze bardzo ważnym aspektem jest to, że liczy się stopa zwrotu. Fachowcy nasi, łącznie z panem Junickim, obliczają, że nasza inwestycja się zwraca na poziomie 7-8 lat, więc widzicie Państwo, że to jest naprawdę króciutki okres czasu. Natomiast takiego metra może być to nawet lat 40. Chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, na przepustowość. Dzisiaj weźmiemy sobie przepustowość. Otóż my jesteśmy porównywalni do metra. Natomiast najbardziej wydajne metro na świecie jest metro moskiewskie, może przewozić nawet do 10 tysięcy pasażerów na godzinę, a nasza wybudowana infrastruktura może przewieźć tych pasażerów nawet 50 tysięcy. Więc widzicie Państwo, że i tak jest przepaść do nas. Mamy w tej chwili 7 rodzajów testowanych, certyfikowanych naszych pojazdów osobowych od Unividu U4651, takiego lekkiego, po pojazd hybrydowy Unicar U4 430T3, który może być nawet rozbudowany do 120 osób do przewozu. 3 pojazdy, drodzy Państwo, do przewozu towarowego, więc ten nasz Unikąt, który jest ewenementem w skali światowej, do przewozów sypkich i paczek. To są wszystko pojazdy niezależne, sterowane za pomocą komputerów i technologii blockchain, że tutaj nie ma możliwości interwencji osób trzecich. Zdjęcie takie z fotomontażu, możliwość wykorzystania, widzicie, eskapady, na górnym pokładzie jedzie kontener, natomiast na dolnym spokojnie pracuje sobie transport osobowy. I transport, którym ja jestem zachwycony, transport morski. Chciałbym, żebyście sobie Państwo zagłębili się w materiały te nasze reklamowe w swoich biurach osobistych, a te osoby, które nie wiedzą, o co chodzi, poproszą swoich osoby wprowadzające, żeby im pokazały. Mamy tutaj system tak zwany morski, gdzie bez potrzeby budowania portów wychodzimy z naszą technologią 15 do 20 km głąb morza i tam bezpośrednio transportujemy nasze pojazdy, czy to z paczkami, czy z jakimś tam urobkiem z kopalń, bezpośrednio na statki. Fantastyczne rozwiązanie, naprawdę bardzo tanie, genialne wprost. Firma nasza pracuje oczywiście na najwyższych standardach narodowych, międzynarodowych. Mamy mnóstwo dokumentów, certyfikatów i jednym z takim certyfikatem, że przepływ dokumentów w firmie jest na najwyższym poziomie, jest nasz certyfikat ISO 9001-2015, uzyskaliśmy go w lutym 2018 roku, a jednostką certyfikującą był TÜV Thüringen. Ponad 80 patentów, jesteśmy zabezpieczeni od Stanów Zjednoczonych po Chiny, możecie być Państwo spokojni. No i teraz troszeczkę się pochwalimy naszymi osiągnięciami i naszymi zakładami produkcyjnymi, naszymi budowlami, bo jesteście Państwo współwłaścicielami tej technologii, jak również tych budynków, więc obiekt nowy, SV Plaza oddany w roku 2019. Wcześniej pracowało tu blisko 800 osób, w tej chwili 600. Po reorganizacji i tym czasie covidowym. Niemniej po to ten budynek jest? Przede wszystkim po to, żeby zintegrować te wszystkie nasze działy projektowe, bo mamy ich w tej chwili ponad 80 i do ochrony naszych tajemnic, bo wiecie Państwo, że szpiegostwo przemysłowe nie śpi. A kto macie informacje, ten ma pieniądze. Drugi obiekt wcześniejszy, który był w części nasz, później był wynajmowany, został zakupiony, w całości jest naszą własnością z powyższych względów, przede wszystkim po to, żeby chronić nasze tajemnice, ale też portfel inwestorów. No i nasza duma niewątpliwa, zakłady produkcyjne, mamy ich w tej chwili 3 na terenie Białorusi.
w którym produkowane jest 11 typów naszych pojazdów. I teren szczególny, miejsce szczególne. Widzicie tutaj makietę z 2016 roku, to jest taki projekt komputerowy. Miejsce, które już w tej chwili jest po rekultywacji terenu, to był kiedyś poligon takich pojazdów opancerzonych. Miejsce było strasznie takie zryte, zniszczone, no bo jak poligon, to wiadomo, że tam się działy różne rzeczy. Dostaliśmy ten teren od ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki, na którym w tej chwili jest testowana i certyfikowana nasza technologia. Tak wygląda rok 2019. Ja tam byłem fizycznie w tym roku, ponieważ w roku 2019 był organizowany tam ekofestiwal. Natomiast w roku 2020, jak wspominałem wcześniej, ze względu na pandemię tego nie było. Chciałem Państwu powiedzieć, że w tej chwili ten teren jest wpisany jako również atrakcja turystyczna Białorusi. Widzicie tutaj sposoby wykorzystania naszej technologii, tego Unida. Ja go widziałem, jak on sobie jeździ, tu Unitraka. I tu chciałem Państwu przekazać taką jedną uwagę, żebyście zwrócili swoje wzrok na głębszą perspektywę. Widzicie tutaj sad. I to jest właśnie ta filozofia firmy, że na dole ma rosnąć zboże, trawy, krzewy, drzewa, natomiast transport ma być drugą, na drugim poziomie, żeby nie zabierać tych pól oprawnych i sadów. Natomiast tutaj mamy przykład wykorzystania eskapady, na górze mamy naszego Unibusa U4651, a na dolnym tego U4210, widzicie, jeżdżą na dwóch poziomach, natomiast na dolnym tutaj jest Muzeum Skyway, o którym mówiłem Państwu na początku. I nasza przyszłość, Centrum Innowacyjne w Szardży, widzicie tutaj taki fotomontaż, który w tej chwili jest realizowany, ekodom już jest praktycznie wybudowany, mamy linie już też wybudowane, dwie w Szardży. Tak to wyglądało w roku 2019, dzisiaj roku 2021 jesteśmy już przy przetestowaniu tego unikaru tropikalnego, czyli możemy tę naszą technologię implementować w tych strefach klimatycznych. Wszystko to dzięki jego wysokości sułtanowi bin Mohammadowi Al-Kaszmiemu. Pan sułtan jest emirem Szardży i on dzięki jego pomocy mogła powstać centrum innowacyjne i nasze tam zaangażowanie w tym miejscu. Ekodom jest projektem współistniejącym z naszą technologią, bo to dotyczy miast linearnych. Jest to obiekt wybudowany głównie w technologii drewnianej z bardzo ekologicznych materiałów. I taki jest również zamysł pana Junickiego, żeby powstawały właśnie takie miasta linearne. To jest w ogóle nowe pojęcie w urbanistyce. Na to też dostał te granty z ONZ. I zamysł jest taki, że widzicie tutaj państwo osiedle. Mamy transport, powiedzmy, na eskapadzie. Tu mamy jakiś tam łączący między budynkami. Chodzi o to, że w ciągu 5 do 7 minut dochodzimy sobie pieszo do takiego transportu i przemieszczamy się w zależności od naszego zapotrzebowania, czy do centrum, czy na zewnątrz. Nasza technologia powstała w roku 1978, czyli już ponad 40 lat. W obecnej formie jest od roku 2014. Wszystko dzięki tak zwanemu finansowaniu crowdfundingowemu, czyli społecznościowemu finansowaniu. I doszliśmy już do roku 2021. Cały projekt składa się z 15 etapów. Etap 15 to już jest sprzedawanie naszej technologii na zewnątrz, certyfikacja, wypłacona dywidenda i proszę Państwa, sprzedajemy tę technologię na świat. W tej chwili jesteśmy w 14 etapie, drugim podetapie, więc do końca zostało nam naprawdę króciutki, mały krok. Reasumując, transport strunowy jest to innowacyjny, bo jedyny taki nadziemny od 5 do 150 metrów nad poziomem grunta, wysoka prędkość, proszę Państwa, pojazdy osobowe do 500 km na godzinę, towarowe do 100, bezpieczny, bo na drugim poziomie ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny i przede wszystkim przyjazny środowisku. Tyle w tej materii. Dziękuję za uwagę, za prezentację. Pokażę Państwu teraz film.
dotyczące transportu strunowego i inwestowania. Часто слышим, что каждому человеку в современном мире просто необходимо научиться распоряжаться своими финансами и приумножать их. Но как приумножать? Куда и как нужно инвестировать, чтобы приумножить свои деньги? У большинства обычных людей слово «инвестиции» ассоциируется со сложными финансовыми процессами и большими деньгами. Безусловно, инвестирование требует наличия определенных знаний. Но не стоит думать, что стать инвестором и получать солидную прибыль могут только люди, обладающие исключительным талантом ведения финансовых дел. Выгодно управлять своими средствами и приумножать их способен каждый, если понимать суть процесса. В США, например, инвестирует более 50% населения, в Японии 40%, в Германии более 10%. В Китае инвестируют более 11%, а в России всего 4%, около 6 миллионов человек. Чтобы разобраться в вопросе, почему в одних странах это норма, а в других нет, давайте возьмем для примера США, одну из самых экономически успешных стран мира. В университетах США с 1946 года существуют инвестиционные клубы, где студенты изучают фондовый рынок, биржу, инструменты и методики инвестирования. Там же студенты развивают и финансовую грамотность. Но не только там. У Министерства финансов США существует целая программа повышения финансовой грамотности населения. Основы финансовой грамотности во многих штатах преподаются в школах. Финансовая грамотность в США возведена в ранг национальной идеи. В США инвестируют все. Вопрос о том, зачем нужно инвестировать, там не поднимается. Вкладывать начинают еще в молодом возрасте и делают это на протяжении всей жизни. Старшее поколение инвестирует давно и активно. Например, в 2015 году 63% средств на пенсионных счетах людей в возрасте 65-84 лет были инвестированы в акции. Благодаря этому многие граждане США финансово успешны, достигли или достигают финансовой свободы и благополучия. Многие считают, что все эти путешествующие американские пенсионеры просто получают выгодную пенсию. Но это не так. Пенсии в США не такие уж и высокие. На жизнь, на еду, на одежду и на обслуживание авто и дома, конечно же, пенсии обычно хватает. Но и только. Чтобы часто путешествовать, одной пенсии недостаточно. Пенсионеры в США распоряжаются пассивным доходом от инвестиционного капитала. Вывод напрашивается сам собой. В странах с низким процентом инвесторов катастрофически не хватает финансовой грамотности. Это приводит к тому, что люди не контролируют свой бюджет, не умеют заниматься планированием расходов. В итоге не могут заниматься накоплениями и, как правило, влезают в долги и кредит. Также финансовая безграмотность является одной из причин существования мифов об инвестировании и фондовом рынке, которые уводят граждан с пути к финансовой свободе. Многие считают, что нужно иметь огромный капитал, и только после этого становится возможным инвестировать на бирже. Это ошибка. Инвестировать можно с любой суммы. Есть разные инструменты, ETF, акции и облигации, цена которых меньше доллара. Также бытует мнение, что инвесторы – это такие бизнесмены, которые каждый день следят за котировками, совершают множество сделок в спекулятивных целях, и обычному человеку с работой это недоступно. На самом деле, процесс инвестирования можно отнести к хобби. Время от времени вы покупаете различные биржевые инструменты, ищете новые идеи, что-то продаете. Вполне возможно совершать несколько сделок в год, и это вполне доступно любому человеку. Существует еще с десяток других мифов о фондовом рынке. Но сегодня мы говорим не о мифах, а о реальности. Большой энциклопедический словарь определяет слово «инвестиции» как долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей. Доходы с инвестиций – это не сказка, а реальная статистика. Достаточно разобраться в этом вопросе, пройти какие-нибудь хорошие курсы и начать формировать свой инвестиционный портфель. Для этого нужно освоить биржевой терминал или мобильное приложение брокера.
или просто найти хороший инвестиционный фонд. Инвестиционный фонд – это популярный инструмент, который используют для сохранения и умножения капитала. Суть инвестиционного фонда заключается в коллективном владении активами. Главная цель такого рода компаний – объединить капитал инвесторов и обеспечить профессиональное управление их деньгами для получения прибыли. Работа инвестиционных фондов регулируется законами РФ, а также международным правом. Специальные правовые акты есть в странах Европы и США. Документы защищают вкладчиков от мошенничества. Но тут опять встает вопрос о финансовой грамотности. Ведь не каждому под силу самостоятельно разобраться в огромном количестве фондов и продуктов, которые они предлагают. Непонимание вызывает отрицание и страх потерять свои деньги. Поэтому нужно искать максимально понятный лично для вас продукт, в который вам захочется инвестировать. По сути, чтобы начать создавать свой инвестиционный портфель, нужно найти надежный инвестиционный фонд с привлекательным конечным продуктом и возможностью инвестировать небольшими суммами. Напрашивается хороший пример. Международный фонд SkyWorld Community, который с 2015 года привлекает инвестиции для Unitsky String Technologies Incorporated. Этот фонд настолько хорошо зарекомендовал себя на рынке, что в нем разместили свои инвестиции несколько сотен тысяч инвесторов из 200 стран и регионов. Фонд SkyWorld Community работает как краудфандинговая площадка и привлекает инвестиции для международной инжиниринговой компании Unitsky String Technologies, занимающейся проектированием, строительством и сертификацией высокоскоростных городских и грузовых транспортных систем. На рынке эта компания известна под брендом Skyway. Инвестиции в Unitsky String Technologies Inc. – это возможность получить долю быстро растущей транспортной компании, которая, по прогнозам, в ближайшие десятилетия займет 50% всего транспортного рынка, а при успешной реализации проекта даст возможность инвесторам получать дивиденды от прибыли, соответственно, имеющимся у них долям. Сегодня Unitsky String Technologies завершает свое развитие и переходит из разряда стартап в разряд инновационный проект, готовясь к выходу на мировой транспортный рынок. Инновационный продукт компании «Транспорт второго уровня» не имеет равных себе по многим показателям, одним из которых является невысокая цена строительства и эксплуатации. На транспортном рынке, как и на любом другом, экономический коэффициент цена-качество всегда имеет огромное значение. Поэтому интерес, который проявляют заказчики к новому транспорту, сложно переоценить. Тем не менее, сегодня, на предпоследнем 14-м этапе развития, компания все еще нуждается в инвестициях. Стать инвестором технологии Skyway на данный момент весьма выгодно, так как компания предлагает доли на очень удобных условиях, а момент начала строительства не за горами. Такая инвестиция интересна и начинающему инвестору, и тому, кто ищет новое выгодное предложение для пополнения своего инвестиционного портфеля. После 15-го этапа такая возможность станет недоступна. Сейчас вы можете инвестировать в Skyway с дисконтом до десятков раз от потенциальной номинальной стоимости долей проекта. Это экономически выгодно. Такие предложения встречаются крайне редко, так как вы инвестируете в инновацию с неограниченным ростом на пороге выхода технологии на мировой транспортный рынок. К тому же, благодаря низкому порогу начальных инвестиций, фонд SkyWorld Community открыт к сотрудничеству с неограниченным кругом лиц. Минимальная инвестиция составляет $50. Ознакомившись с предложениями, можно выбрать инвестиции от базовых до премиальных, то есть на любой бюджет. Доступны инвестиции в рассрочку с фиксированным дисконтом на несколько месяцев. Крупные инвестиции с повышенным дисконтом. Специальное предложение с оформлением собственности на детей. Инвестировать может каждый. Для этого нужно лишь пройти регистрацию и открыть свой личный кабинет на сайте фонда SkyWorld Community. Для того, чтобы это сделать, достаточно перейти по ссылке, которая указана под видео. Регистрация займет не более 5 минут. Далее выбирайте подходящее инвестиционное предложение и оформляйте его для вас удобным способом. Есть еще одно очень весомое преимущество инвестиционной площадки SkyWorld Community, о которой нельзя не упомянуть. Партнерская программа. Фонд не тратит рекламный бюджет на дорогие способы привлечения инвесторов, которые могут не сработать.
Вместо этого он использует партнерскую программу, которая гарантирует выплаты бонусов партнерам по факту новых инвестиций. Каждый партнер является инвестором компании. Партнеры предлагают не просто сторонний продукт или услугу, а технологию, в которую инвестировали сами. Это вызывает доверие к технологии. Так затраченные средства гарантированно приносят плоды, а полученные инвестиции используются на развитие проекта. Другими словами, средства, которые другие компании тратят на рекламу в СМИ, Skyworld Community выплачивает своим партнерам, которые результативно занимаются рекламой Skyway. Таким образом, любой желающий может стать не только инвестором в прорывную транспортную технологию, но и действующим партнером, начав привлекать инвестиции посредством рекламы и получая свой процент от проделанной работы. Сегодня партнерские программы используют многие крупнейшие компании в разных сферах, потому что это очень выгодно. Агрегаторы Hotel Look и Aviasales выплачивают бонусы за покупку билетов и регистрацию в отелях по ссылкам партнеров. Партнерские программы Альфа-банка и СКБ-банка позволяют партнерам получать вознаграждение за открытие счетов, выпуск дебетовых и кредитных карт по их реферальным ссылкам. Краудфандинговая площадка Skyworld Community старается перенимать опыт успешных компаний. Это позволяет ей на протяжении 6 лет финансировать технологию Skyway, а партнерам площадки зарабатывать на рекламе. Высокоэффективные тренинги и командные мастер-классы позволят начинающему партнеру стать мастером своего дела, научиться эффективно управлять бизнесом и строить успешные отношения в команде. Сайт компании, страницы в социальных сетях, презентационные материалы, лендинги делают работу очень эффективной. Таким образом, очевидным является то, что став партнером и инвестором Skyworld Community, вы не только сможете инвестировать свои деньги, которые 24/7 начнут работать на вас и на ваших детей, но и сможете начать зарабатывать сегодня и сейчас. Наступает время, когда человек понимает, что если он не начнет предпринимать что-то, что приблизит его к успеху, то он так и останется ни с чем. Возможности предоставляются для всех, но кто-то использует их, а кто-то нет. Инвестированные деньги начинают работать сразу, и чем больше они будут находиться в деле при успешной реализации проекта, тем больше будут приносить доходы. Поэтому начинать нужно настолько рано, насколько это вообще возможно, прямо сейчас. И начинать с надежным партнером, таким как фонд Skyworld Community. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки Skyworld Community, которая работает круглосуточно. Поддержка осуществляется на 6 языках. Делайте свой выбор и делайте его правильно и быстро, потому что, упуская время, вы упускаете возможности. Okej, dziękuję. Był to film wyjaśniający możliwość zainwestowania, pokazujący naszą technologię. Jest to piękny wstęp do tego, o czym będziemy mówić za chwilę, a drodzy Państwo, o możliwości zainwestowania w naszą technologię. Zainwestowanie przez to i wsparcie, a także zostanie pełnoprawnym uczestnikiem naszego programu. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w 14 etapie, drugim podetapie. Mamy następujące oferty do zainwestowania w naszą technologię. Widzicie tu Państwo możliwość inwestowania zarówno na raty, jak i za gotówkę. Pierwsze 4 pakiety, możliwości inwestowania w pakiety, to jest Inotrans, Szybki Start, Maluszek i Student. To są pakiety na raty. Inotrans jest dla tak zwanych dynamicznych inwestorów, którzy inwestują $1000 w przeciągu danego podetapu i za każdą następną inwestycję ich wartość ich udziałów jest większa. Inwestujemy w tak zwanym dyskoncie. Dyskont to jest ilość położonych centów na dolara.
Maluszek i student to są, proszę Państwa, pakiety dla dzieci i dla osób do 18 roku życia. Studenta zapisujemy na nasze konto. Później po uzyskaniu 18 lat to konto przepisujemy na tą osobę, natomiast maluszek charakteryzuje się tym, że wpisujemy taki pakiet na nasze te najmłodsze dzieci, ale tam warunek jest taki, że trzeba podać metrykę urodzenia. Mamy pakiety dla tak zwanych krupnych inwestorów, czyli dużych. Życzę to każdemu tutaj, każdej osobie współpracującej, jak również, żebyście Państwo sami dokonywali takich inwestycji, bo to są inwestycje na poziomie największa w tej chwili 150 tysięcy dolarów, 8 milionów 100 tysięcy udziałów i mamy poprzez 25, 50 i 100 tysięcy. Wszystkie te pakiety są za gotówkę. Natomiast są też pakiety na raty dla takich większych inwestorów i one się kształtują od 5 do 50 tysięcy dolarów. W zależności od dokonanej inwestycji mamy tutaj ilość udziałów. Natomiast najbardziej popularnymi pakietami są pakiety biznes za 2000 dolarów, stabilny za 1000, senior za 500 i start za dolarów 250. I w zależności od dokonanej inwestycji mamy ilość tych udziałów. Ja bym się tu chciał skupić na takiej mojej filozofii. 99% inwestorów, którzy poczynili inwestycje z mojego polecenia, zrobiło w ten sposób, a więc wytłumaczę, na czym to polega. Załóżmy, że kupujemy sobie pakiet biznes za 2000 dolarów i do tego pakiet przykładowo senior za 500. I teraz w seniorze mamy 12 tysięcy udziałów, w biznesie 60. Na czym to polega? My mamy, proszę Państwa, zapisane w memorandum, że na koniec 15 etapu, po zakończeniu tych wszystkich naszych spraw związanych z rejestracjami, wejściami na rynki zewnętrzne, wartość naszych udziałów powinna być na poziomie 1 dolara. Czyli weźmy sobie takiego seniora, ma on 12 tysięcy udziałów, zrobiliśmy inwestycję na poziomie 500 i biznes ma tych udziałów 60 tysięcy, natomiast kosztują 2000 dolarów. Załóżmy, że mamy 15 etap, osiągnęliśmy poziom dolarów i sprzedajemy pierwszy pakiet. Uzyskujemy 12 tysięcy dolarów, pokrywamy sobie inwestycję 2,5 tysiąca, którą żeśmy poczynili na zakup pakietu jednego i drugiego. Oczywiście z tego wszystkiego płacimy podatek. Następny, no i z tego zysku, który mamy, proszę Państwa, możemy sobie reinwestować albo te pieniądze wydawać dalej. Natomiast możemy również drugi sposób, to jest taki, że czekamy, aż zwiększy się wartość udziałów poprzez nasze inwestycje w świecie. I trzeci zostawiamy sobie na tak zwaną jesień życia i stamtąd wartość naszych udziałów rośnie, jak również będziemy pobierać dywidendę, bo taka również możliwość jest. Natomiast chciałbym podkreślić, że te wszystkie nasze udziały są również dziedziczone, więc możemy to przekazywać naszym następnym pokoleniom. Mamy również możliwość dla inwestowania, dla osób, które współpracują z firmą, czyli poprzez swoją pracę tak zwaną marketingową, pozyskują inwestorów i z tej inwestycji uzyskują część prowizji. To się wszystko odkłada na tak zwanym koncie bonusowym i z tego można później sobie dokonać własnej inwestycji. U nas rejestracja jest za darmo. Ale w marketingu są dwie zasady. Albo masz czas, albo masz pieniądze. Osoby, które mają pieniądze, inwestują. Te, które mają czas, poprzez swoją pracę marketingową mogą również uzyskać taki zwrot inwestycji ze swoich inwestorów głównych, bo to jest na poziomie 15% i później dokonać zakupu udziałów z konta tak zwanego bonusowego. Jest jeszcze tak zwane konto akcyjne. Tutaj można inwestować nawet od 50 dolarów do 150 tysięcy. To jest konto dla osób, które nie chcą się wiązać jakimiś tam umowami kilkumiesięcznymi albo po prostu inwestować dużych kwot. I dla osób, którym się, jak mówią, podwinie noga,
bo w momencie, gdy ktoś złoży deklarację, że będzie inwestował na raty, a nie zapłaci tych rat przez jakiś tam okres czasu z różnych tam sytuacji życiowych, to te jego pieniądze cofają się wtedy na konto akcyjne i później z tego konta może dokonać takiej inwestycji jednorazowej. To mamy na dzień dzisiejszy w ofercie. Nie mówię Państwu o ofercie, która kończy się za godzinę, bo nie wiemy, czy zostanie przedłużona, czy nie. Ja będę miał jeszcze następny webinar za tydzień, więc jeżeli ta promocja wejdzie do dalszego możliwości inwestowania, to ja Państwa o tym powiadomię. Dziękuję za uwagę w tej części. Zapraszam serdecznie za tydzień o godzinie 20. Tydzień po tygodniu, z tego względu, że byłem na urlopie przez pierwsze 2 tygodnie października i zawsze mamy webinary na początku i w połowie miesiąca, natomiast trzeba wyrobić limity. Rozumiecie Państwo, o co chodzi. Tydzień po tygodniu. Zapraszam za tydzień te osoby, które będą zainteresowane w posłuchaniu tego.